Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest wtorek, 4 października. W liturgii franciszkańskiej obchodzimy uroczystość świętego naszego ojca Franciszka z Asyżu, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, Jan Bernardone, nazywany Franciszkiem z Asyżu, był człowiekiem, który w swojej młodości szukał szczęścia. Szukał szczęścia upijając się winem, w miłości pięknych kobiet, bawiąc się całymi nocami ze swoimi przyjaciółmi, wydając pieniądze swojego ojca. Ale to wszystko nie dawało mu prawdziwego szczęścia. Pomyślał sobie, to może zostanę takim słynnym rycerzem. I okazuje się, że w wojnie, w której uczestniczył, poniósł porażkę. Kiedy wyjeżdżał, to wszyscy go oklaskiwali. Jechał na pięknym koniu, na zbroi, w którą ojciec zainwestował mnóstwo pieniędzy. Ale kiedy wracał w oberwanym ubraniu, okazuje się, że ci wszyscy, którzy nazywali się wcześniej jego przyjaciółmi, byli przyjaciółmi jego pieniędzy, a nie byli przyjaciółmi jego osoby. Dlatego też szukał prawdziwego szczęścia. Gdzie ono tak naprawdę jest? I w kościółku San Damiano stanął przed krzyżem, który jest tutaj w naszej świątyni Matki Bożej Anielskiej, tam na końcu. Stanął przed takim właśnie krzyżem, był w silnej depresji i pytał: Panie, co mam czynić? I usłyszał głos: Franciszku, odbuduj mój kościół. W kościele źle się dzieje. Początkowo Franciszek myślał, że chodzi o odbudowę tego kościoła zewnętrznego, więc inwestował pieniądze ojca, również sam fizycznie zaczął pracować w odbudowie kościoła. Ale okazuje się, że Panu Jezusowi chodziło o odbudowę tego kościoła wewnętrznego. Pewnego dnia otworzył Ewangelię i natrafił na słowa, w których Pan Jezus wzywał go, mówiąc: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem pójdź za mną. I Franciszek dosłownie to zrobił. Przed swoim nawróceniem był człowiekiem, który czuł odrazy do trędowatych. Od swojego nawrócenia spojrzenie nawet na trędowatych sprawiało, że widział w nich swoich braci, swoje siostry. Widział braci i siostry również w całym stworzeniu. W całej takiej pokorze stawał przed zwierzęciem również, uznając go jako swojego brata, dlatego że skoro on został stworzony przez Pana Boga i my również, więc jakieś pokrewieństwo jest, mamy tego samego Stwórcę. A więc również w pięknie przyrody Franciszek uwielbiał Pana, wyśpiewał taką piękną, tak zwaną pieśń słoneczną. Przez podziwianie piękna stworzenia docierał do wspaniałości i piękna Stwórcy. W czasach, kiedy żył święty Franciszek z Asyżu, bardzo wielu ludzi chciało poprawiać papieża. Uważało, że papież się myli, że Kościół idzie w złą stronę, że zdradza swoje ideały. Natomiast Franciszek postanowił, że nie będzie nikogo krytykował prócz siebie. I postanowił, że reformę Kościoła zacznie od siebie, od poprawiania swoich błędów. I nawet później Marcin Luther powiedział, że gdyby więcej było takich Franciszków z Asyżu, to Kościół nie musiałby się reformować, jego zdaniem. Franciszek wybrał ubóstwo, dlatego że tak wielu ludzi pokładało ufność w pieniądzach, w rzeczach materialnych, w sławie, a on założył zakon, który jak nazwał? Zakon braci mniejszych. Ordo Fratrum Minorum. W Polsce, kochani, na świecie są takie trzy główne gałęzie braci mniejszych. Bracia mniejsi obserwanci w brązowych habitach, bracia mniejsi kapucyni, też w brązowych habitach, ale z takim dużym kapturem, i franciszkanie konwentualni, to właśnie my. Święty Franciszek bardzo często przedstawiany jest z ptakami, ze zwierzętami, głównie z bratem wilkiem, z gubią. To wszystkie piękne historie, ale są tacy, którzy chcieliby spłycić całą postać, bogatą postać świętego Franciszka tylko do tego, że jest takim opiekunem zwierzątek, ekologii i tak dalej. To wszystko miało rzeczywiście miejsce. Franciszek kochał przyrodę, ale kochał przede wszystkim Chrystusa, kochał drugiego człowieka. Nie możemy jakoś wybiórczo traktować Franciszka i wybierać tylko to, co nam się podoba, co nam imponuje. Niemniej jednak powinniśmy uczyć się od świętego Franciszka takiego właściwego podejścia do stworzeń. Byśmy pamiętali, że zwierzę nie jest zabawką, że również odczuwa ból, cierpienie, że również odczuwa radość. I w takiej wzajemnej równowadze, szanując swoje własne prawa natury,
powinniśmy żyć w zgodzie. Tak wielu ludzi zmaterializowanych dzisiaj mierzy drugiego człowieka miarą pieniądza, czy też interesu, czy mi się to opłaca być z tym człowiekiem. Franciszek natomiast do każdego człowieka, zarówno do tego bardzo bogatego i bardzo uczonego, jak i do człowieka biednego i prostego podchodził z ogromnym szacunkiem. Takie dwie tajemnice z życia Pana Jezusa były szczególnie bliskie świętemu Franciszkowi. Tajemnica wcielenia, kiedy Jezus wybrał taką drogę pokornego przyjścia na ten świat, kiedy stał się małym dzieckiem i w ubogiej stajni przyszedł na ten świat, nie w pałacu, ale w sposób taki bardzo pokorny, ubogi. I druga tajemnica, tajemnica krzyża, że Jezus jako król nie zasiadł na tronie, ale zawisł na krzyżu, który nie chciał, żeby jego podwładni oddawali za niego swoje życie, ale on oddał życie za swoich poddanych. I również na głowie nie miał korony ze złota, ale koronę z cierni. I również w sposób szczególny święty Franciszek upodobał sobie nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, że Jezus stał się chlebem, stał się blisko nas, chciał być bliżej nas niż koszula na naszym ciele. Piękną rzeczą jest to, że święty Franciszek, pisząc regułę dla swoich braci, rozpoczął od tego, że reguła i życie braci mniejszych jest takie – zachowywać świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. A więc całą regułą franciszkańską jest zachowywanie Ewangelii. Czyż to nie jest piękne? I święty Franciszek również szedł do ludzi, którzy byli daleko od Pana Boga. Nie gardził nimi, nie przekreślał ich, ale głosił wszystkim pokój i dobro. I często wygrywał, dlatego że poprzez dobroć, poprzez czynną miłość sprawiał, że prowokował innych, że inni chcieli być tacy jak Pan Jezus. I dlatego franciszkanie pozdrawiają się takim pozdrowieniem pokój i dobro. Pokój i dobro to nawiązanie również do tego pozdrowienia, kiedy Pan Jezus przychodził do apostołów i mówił pokój wam. I również przychodził jako ktoś dobry, który przynosił coś, co jest przeciwne złu, które w tym świecie niestety, ale triumfuje. Na zakończenie, kochani, z kościoła franciszkańskiego Matki Bożej Anielskiej, którą w sposób szczególny również ukochał święty Franciszek z Asyżu, chcę przekazać wam Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.